Dawaj GTR-a. Czy próbowaliście już tego autka? Na pewno już sobie go obadaliście, chociażby na moim odcinku, ale ten samochód jest dosyć interesujący z pewnego względu, bo okazuje się, że ciekawie zaczyna się zachowywać, jeśli zrobicie sobie typowo tuning dragowy, moi drodzy. Zrobiłem tutaj swap silnika i po maksymalnym tuningu tego silnika, który ma nawet większą pojemność niż standardowy, okazało się, że fura waży mniej i ma więcej mocy. 919 kg wagi, ale co ciekawe, gdzieś tak ponad 1100 koni mechanicznych. Słuchaj, to nie są żarty, opony dragowe, tu się dzieją ciekawe rzeczy z tym samochodem. Jesteście gotowi? Akurat mamy pas dragowy. Ale to nie wszystko. Patrz na to. Zajebiście szybki na dragu, bo lekki samochód, ogromny silnik, napęd na tył, opony dragowe, ale jego można też postawić na koło. Fajna zabawa, czekajcie, dam sobie z tej kamery. Ciekawe właśnie, czy tak, żeby stanął całkowicie na koło, przeszkadza mu ten wydech z tyłu, jak myślicie? Jeszcze raz spróbujmy. Uuu, poszedł na jedynce, czyli trzeba by było inaczej biegi ustawić, żeby jechał dłużej na tych tylnych kołach, ale trzeba przyznać, że jak przyhamujemy przodem, to bardzo łatwo staje. Aż jestem skłonny sprawdzić to na dragowym wyścigu, czy faktycznie za każdym razem będzie stawał. O, widzę, że to jest jakiś uczeń Hogwardu. To ciekawe, bo ja akurat gram teraz w Hogwart Legacy. Ty, ziomek ma ten sam samochód co ja, what the hell? Zoba typa i też na dragu śmiga. O co chodzi? Ty, jedziemy z nim. O nie, czekaj, nie to. Kurde, chciałem zatrąbić. Zatrąbi czy nie? On pali kapcie, co on robi? Ale poszedł. Chyba napęd, nie wiem co on tam miał za napęd, ale kurde śmignął. Jeszcze uczeń Hogwardu. Ja z kobietą akurat gram teraz w Hogwart Legacy, także zwrócił moją uwagę, ale sam fakt, że miał ten sam samochód, ja nie znam tego typa, to jest jakiś random, wiesz, z sesji, ja chciałem teraz z botami pojechać. Widziałem jego nickname wcześniej tutaj, ale nie wiedziałem, że akurat tym samym samochodem i że na dragu śmiga. Nieźle. O, tu jakieś Porszawy, kurde. Dawaj GTR-a. Nie dałem rady GTR-a, ale kurczę, przegrać z GTR-em to jak wygrać życie. GTR to jest kozackie auto. Okej, okay. Nie stanął w sumie na koło, ale chyba po prostu dużo się czasu traci, jakbyśmy chcieli to wheelie uzyskać za każdym razem, nie? A czas na dragu jest chyba hiper ważny. Mógłbym sobie jedynkę i dwójkę jeszcze wydłużyć. I zobaczymy. O, nie chciałem tego. Nie wiem, co mam robić z tymi losowaniami. Najchętniej to bym wam bym komuś oddał te wszystkie wheelspiny. Wydłużmy sobie dwójkę. Może jedynkę jeszcze sobie wydłużymy. O, dwójka w sumie nie musi być taka super długa.
Ale Willy na jedynce chyba najlepiej robić w tym samochodzie. Biegów mamy łącznie 6, ale na tej piątce już będziemy Fomaxa uzyskiwać. Moglibyśmy wziąć nawet skrzynię czterobiegową, nie? To by było chyba lepiej. Zobaczmy teraz, jak to Willy będzie wyglądać. Dalej trzeba... Gubi trakcję tak w ogóle. O, ale teraz dużo łatwiej jest, dużo łatwiej jest. Mamy tutaj kompresor, więc lepiej zbieramy od niskich obrotów, niż jakbyśmy mieli jakieś turbosprężarki. No i jeszcze jestem ciekawy V-Maxa tego samochodu. To zajedźmy sobie na autostradę. Ale samo stawanie, bo wiesz, on nie za każdym razem stanie ci na koło. Ale jak stanie, to jest właśnie frajda, nie? Tutaj czekaj. Łatwo uzyskać Willy teraz, trzeba przyznać. No to co? Testujemy V-Maxa? Let's go. Ciężko się nim steruje z takim ustawieniem, łatwo się rozwalić. Trzyma się jakoś drogi, nieźle. Ty, my już 4 paki prawie lecimy. Ładnie. No jest 400, 407. Tam nieco ponad 900 kg wagi, także te 1000 koni tutaj to jest aż za dużo. O, nie mogę skręcać! Miałem chyba przód w powietrzu. O, jakoła! Jak go wybiło fajnie. O, ten przód zrobiłem taki strasznie miękki, a tył zajebiście twardy. Ale samochód stoi wysoko i go tak podbija. To jeszcze trzeba hopę zrobić, czekaj. Uuu, ale wybiło. Ten przód zajebiście mu wybiło, nie? Nie wiem, dlaczego samochód nagle w powietrzu przestał się obracać. No to są Forza rzeczy, niestety. Tego nie ogarniesz. Ej, zróbcie sobie tą furę. Jak już kupicie ten pakiet za 2 dychy, to zróbcie sobie go na drag. Zwłaszcza z tymi oponami dragowymi, zróbcie go na maksa. Napęd tylko na tył. A naprawdę będziecie mogli się fajnie pobawić. Ciekawe, w której on jest klasie teraz? W klasie S1, no to jakby był tak w klasie A, to jeszcze można by było coś tam na wyścigach poszaleć, ale raczej ciężko byłoby go opanować. Ale przyspieszenie ma nieziemskie, ziomber. Ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Cześć.